obitą, nie obitą, ale, ale no wiadomo, walki mają swoje konsekwencje. Panie Aniu, jak się walczyło? Tak naprawdę muszę obejrzeć walkę. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą chciałabym zrobić. Przede wszystkim ją przestudiować z trenerem, gdzie były błędy, czego brakowało. No i myślę, że walka by była zupełnie inna, gdybym nie musiała zrzucać tak dużej ilości wagi. No właśnie o to chciałem zapytać, bo myślę, że to był główny problem. I też Karolina tutaj gdzieś i jej sztab podnosili to, że taka sytuacja miała miejsce, że pani w pewnym momencie osłabnie z powodu tego robienia wagi. Faktycznie tak się stało? Tak, no przede wszystkim wczoraj mój organizm był naprawdę dosyć mocno wycieńczony, dlatego też zatrzymaliśmy już to robienie wagi. To kilo 200 już zostawiliśmy, mimo że chciałam ciąć dalej, bo jestem dosyć bardzo uparty. Ale to była dobra decyzja, bo mimo to, że czułam się po zjedzeniu, wypiciu i kroplówkach, ja uważałam, że jest okej, to jednak ciało nie wróciło jeszcze do takiego stanu, jak powinno. Jednak dla kobiety taka duża ilość wagi dosyć mocno się odbija. Walka, może sztab trenerski jest zadowolony, ja starałam się całe serce tam zostawić, ale ja osobiście mogę powiedzieć, że mogło być lepiej. Pod koniec drugiej rundy widziałem, że taki, z takim ogniem poszła pani do przodu i parę trafień naprawdę było mocnych. I zastanawiałem się, czy nie przełamie pani Anny, czy nie przełamie pani Karoliny, bo w pewnym momencie ona się pogubiła w tej obronie. Tak, no myślę, że i Karolina gdzieś tam kilka dobrych serii zadała, gdzie odczuła. Myślę, że i mi się udało kilka dobrych strzałów oddać, że ona również poczuła. No, brakuje tego troszeczkę doświadczenia, no jednak to, że boksowałam trochę w boksie i nie boksowałam kilka lat. Na Gwardii Łódź na tej stronie jest dokładnie napisane, ile stoczyłam walki, ile boksowałam i idąc do tej federacji też przede wszystkim nie musiałabym kłamać, tak jak Karolina uważała, że kłamałam, to nic z tych rzeczy. Myślę, że brakuje tego doświadczenia, jednak każda walka za walką już później na pewno wygląda inaczej, jest więcej na pewno zdecydowania w tym wszystkim. No jednak 12 tygodni na przygotowania to też nie jest duży czas. Jak ktoś tego nie robił, tak? Tak, jak ktoś zupełnie nie robił nic związanego z parterem, albo jak wcześniej boksowałam, wraca do tego po 5 latach, 6, więc no to jest duży czas przerwy. Powiedziałbym tak, czego nauczyła pani ta walka? To jest, wraca pani na salę i jest jakiś konkretny plan już w głowie, bo wiadomo, te pierwsze, wiadomo, jest jeszcze, jesteśmy świeżo po walce, tak, żeby też to zaznaczyć, że człowiek nie układa wtedy długich planów, ale gdzieś na podstawie tego wszystkiego, co się wydarzyło, jakiś plan jest? Tak, już zamierzam w poniedziałek wrócić na trening. Nie zamierzam gdzieś tam się zatrzymywać i już stopować i nie wiem, odpoczywać. Na razie nie wracam do sportów sylwetkowych, wiadomo, że może gdzieś tam zrobię jakiś trening na siłowni, bo troszkę mi tego brakuje, ale to tylko przede wszystkim, żeby pracować nad wzmacnianiem sylwetki. I tak, przede wszystkim przeanalizuję walkę i będę pracowała nad tymi słabymi stronami, które popełniałam w walce i starała się, żeby kolejna walka, która będzie i mam nadzieję, że już troszeczkę wyżej, w wyższej walce, chociażby 60 czy 61, będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ile wagi wróciło w tej chwili? 3 kilo, więc niedużo. Utrzymamy to? Tak, nie chcę, tak jak już powiedziałam, tyć. Maksymalnie chcę ważyć właśnie te 62-3 kg, żeby przede wszystkim już nie być tak odwodnioną i wycieńczoną, ale chcę utrzymywać taką wagę. Czuję się też dobrze, lekko. Na treningu mi się też zupełnie inaczej trenuje dzięki temu. No i później w razie jakiejkolwiek walki innej nie będę musiała tyle zrzucać. Panie Aniu, chciałbym pogratulować zwycięstwa. Nie mogę. Ubolewam, bo zawsze wiadomo jak. Chcę zostawić tam całe serce, pokazać tyle, ile umiem. Nie jestem zadowolona i mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej, proszę się nie martwić. Komu podziękować ewentualnie możemy za walkę samą, za przygotowania? Ja przede wszystkim chciałabym podziękować mojemu sztabu trenerskiemu, mojemu menadżerowi, czyli zaczynając od Rafał Śląski oraz jego żona, bo to są ludzie, którzy naprawdę są zawsze i przy mnie, ze mną, przy każdych dobrych i złych chwilach. Chciałbym podziękować trenerom Krzysztof Bajera, Marcin Bandel, Jarek Rogowski, Mariusz Suchodolski. I chciałabym podziękować przede wszystkim wszystkim bliskim, którzy trzymali mocno kciuki i nigdy nie wątpią w to, co robię. I mimo tego, jaki sport sobie nagle wymyślę, to zawsze wspierają mocnymi kciukami i zawsze życzę jak najlepiej. Powiem tak, niech pani się nie martwi.
bo widziałem już tu fighterów, którzy byli w podobnej sytuacji jak pani i wracali zwycięzcy i tego pani życzę. Dziękuję, no mam nadzieję, że już w następnej walce będzie zupełnie inaczej. Ja też mam taką nadzieję. Życzę zwycięstwa. Dziękuję. Pani Aniu? Nie, dzięki.